Tu mam tego krasnala, którego chcę takiego, tylko dużego. Tak jak Wam mówiłam, w sklepie już ich więcej nie było. Co mnie zmartwiło, bo się zakochałam w nim, w tym rozmiarze bynajmniej, bo jest pełno takich mniejszych, ale też cena była mocno dostępna tego rozmiaru. Chcę takiego, tylko większego. I opowiedziałam historię mojej siostrze i ona mówi, wiesz co, ja widziałam w jakimś sklepie, już teraz nie pamiętam, i ona tam jak będzie przechodziła, to mi kupi takiego, tylko większego. Także pozytywne. I teraz chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj wieczorem powinno się ukazać pierwsze wideo z tym małym wazonikiem. I to będzie dekoracja taka, no ja jeszcze nie mam tej zieleniny, tak za dużo tego wszystkiego, bo muszę czekać na zezwolenie, kiedy mogę sobie obcinać. Wiecie, jak się choinki kupuje, to są różne odpady, bo ludzie chcą choinki takie i takie i takie. Te z dołu choinki są przeważnie, te gałązki obcinane, także ja je dostaję za darmo albo zależy od kogo. Nieraz muszę kupić dużo, dużo taniej oczywiście niż w supermarketach i sklepach ogrodniczych. Także czekam na to zezwolenie, że tak powiem, dlatego nie mam nic takiego, żeby dużo pleść wianków ze świerku czy coś takiego. Takich rzeczy w tej chwili nie mam. Szyszek dużo nazbierałam kiedyś, to mam z zeszłego roku i je tak przechowuję w garażu, trzymam. Kiedyś mi mysza weszła tam w reklamówkę i powiem Wam, wyciągam reklamówkę i coś tak zaszeleściło, ale sobie myślę, że to jest szyszka się obciera, po prostu szyszki. I ta mysza wyskoczyła tak blisko mnie. Nie lubię. Pisku narobiłam, ale jej szyszki zostały wszystkie wyrzucone i także jeszcze mam trochę, ale już jest dużo, dużo mniej. Coś mam z gardła, nie wiem, coś mnie tam... Trochę mnie tak gila tam. Także ta dekoracja będzie taka, że tak powiem, dla miastowych. Także można kupić sobie gałązkę sztuczną, na przykład świerku czy jakiegoś, obojętnie czego, co się chce. Ja obecnie mam trochę choinek takich tam tuja, takie rzeczy różne podobne. To może obetnę małą gałązeczkę, żeby włożyć w ten wazonik, jako pokazać Wam, że coś można tam sobie włożyć, oczywiście to, co Wy uważacie. I sobie myślę, że to będą normalnie jakieś świeczniki, cztery, żeby były takie same, chociaż jeżeli się ma świeczniki, takie kiedyś, jak to pamiętacie, się miało na kolędę, jak ksiądz przychodził, to my mamy takie na przykład. Moja mamusia ma takie srebrne, to ja mam taki jeden z innej parafii, że tak powiem, trzeci jeszcze z innej. Także jak są takie różne, też różnego rozmiaru, to też fajnie wygląda. I wtedy można sobie zrobić adwentową dekorację, właśnie położyć na tej tacce, co ja Wam pokażę, i po prostu świeczki sobie wypalamy tyle, ile się należy, i wtedy jak się spalą, a chcielibyśmy zapalić wszystkie naraz cztery, to można sobie do tego świecznika po prostu wymienić na nowe świece. Także też to fajnie wygląda, bo tak normalnie strojki te co ja używam, świerki, to wszystko jest suche, to też ma swoją urok jakiś ma. Ale to już jest suche po prostu i wtedy takie świeczki się przeważnie, te blok świece, to przeważnie się już wyrzuca po adwencie. Bynajmniej ja robię i Wigilia jest bez tego już. Chyba że Wigilia przypada w niedzielę, bo jeszcze jest. A takie właśnie te inne, to można właśnie tace można schować, wyciągnąć znowu za jakiś czas, tak samo świeczniki. No to jak na razie to na tyle. O 2:30 wyjeżdżam, żeby odebrać moich dzieci ze szkoły, bo starszy syn gra dzisiaj na saksofonie, także ma lekcję do 3:30.
i zawożę chłopców bezpośrednio ze szkoły na piłkę nożną. I wieczorem przyjdę, jadę do domu, także zrobię szybko tą dekorację. A teraz chcę tu troszeczkę posprzątać. Nie wiem, jakie wideo mam dla Was robić, czy ja mam wideo robić na przykład, że sprzątam albo coś takiego, to ja nie wiem. W każdym razie chcę Wam pokazać jednego kwiata, którego uratowałam, ale już go zaniedbywałam, bo sobie myślę, jak już tak uschnie, nie będę go podlewała, brzydko będzie wyglądał, już zaczynał opadać, co mnie cieszyło, to już mam bardziej tak sumienie wyrzucić roślinę, a tak to żal mi wyrzucać. Ale powiem Wam, że uratowałam w taki trochę fajny sposób i chcę Wam właśnie ją pokazać, także na razie. Tak jak widzicie, to jest moja roślina. Ona była dużo, dużo mniejsza, ale ona ma chyba też 3 lata już. Tutaj, jak widzicie, były... Ja nie wiem, to nie są listki, co to jest, a ten jest suchy, odpada. Tu było pełno takich... No co to jest? Listki, ja to nazwę, nie? I to było no, za dużo tego wszystkiego. Ja taki bonsai z tego jakby zrobiłam. Widzicie, doniczka to jeszcze ma... Tu coś już rośnie, patrzcie, już nowe się zasadziły nawet, tak to jest zaniedbane. I tutaj widzicie też, rosną, także wystarczy przesadzić. Deniczka stara, plastikowa, ziemi nigdy w tym nie zmieniałam. I to się trzymało kupę lat. O, ostrość muszę zrobić. I powiem Wam, że... Tutaj już widzicie, taka gałąź była, wszystko tak już spadało i opadało i poobrywałam po prostu stąd te gałązki, gdzie niegdzie obcięłam, jak mi pasowało. Ale widzę, że on chyba coś z nim jest jeszcze nie tak, bo on opada, jak się go dotknie. No rzeczywiście opada. I bo muszę zmienić mu tą ziemię, bo muszę z tej doniczki wyciągnąć. Włożyłam do takiej doniczki, tak szybko, bo ja miałam gości, to tak chciałam szybko to zrobić. I tu mam taką kulę. No i że już Boże Narodzenie niedługo i tak ciemno jest, to wiecie, jak ja świeczki zapalam w oknie, to tak fajnie się to odbija. Także to jest mój kwiat. Także jakbyście mieli takie rozszerzone takie kwiaty, takie na wszystkie fronty rośnie, nie? To fajnie jest pokazać właśnie te łodygi, ile tylko się może i poobcinać, pourywać, po, nie wiem, te gałązki, obojętnie co to jest i... No ale patrzcie, jak ja tak dotykam, to opada, to ja coś mu niedobrze temu kwiatkowi. Ale jak on był tak został ogolony mocno, to wcale się nie dziwię, że musi trochę odreagować. No w każdym razie on mi się podoba, a że kwiat się podoba, to pewnie mi zemrze. Także mówimy, że kwiat jest bardzo, bardzo brzydki i zobaczymy, co dalej. Odezwę się do Was za chwilę znowu, później. To na razie, pa, pa!